Dobry wieczór Państwu, jesteśmy po meczu Rakowa z Mielca, wynik 1-0. Z nami jest ten drużyny gości, pan Wojciech Połkowiński. Panie trenerze, poprosimy o podanie też po tym spotkaniu. Dobry wieczór. Na pewno gratuluję drużynie Rakowa wygranej w tym meczu, bo na pewno wygrał zespół lepszy, jeżeli chodzi o całokształt. Mimo wszystko ten mecz mógł się skończyć inaczej niż zwycięstwo, bo oczywiście piłka nie jest sprawiedliwa i mieliśmy swoje szanse, no rzut karny między innymi. Mieliśmy plan na swój mecz, niestety taki, żeby przetrzymać pierwszą połowę i w drugiej wyjść bardzo wysoko. Niestety ta bramka w drugiej minucie trochę nam pokrzyżowała te plany i musieliśmy trochę mocniej zaryzykować. No tak jak mówię, wygrał zespół lepszy. Dziękuję. Dziękuję. Teraz poprosimy o pytanie. Należy podnieść rękę. Piotr jest na sali. Mariusz Rajk. Panie trenerze, chciałem zapytać się o ten plan, o którym pan mówi. Na czym ten plan polega? Mówi ten, że w nich mógł być inny. No wydaje mi się, że gdy Raków wykazał się trochę większą skutecznością, to w nich mógł być inny. No 5-6-0 tak gospodarza mogło się skończyć. Znaczy, dlatego o tym mówię, że Raków na pewno był zespołem lepszym i to nie ulega wątpliwości. No, potencjał tego zespołu jest ogromny, więc no, na tej chwili nie mamy co się porównywać nawet. My jesteśmy kopciuszkiem, można powiedzieć. Chcieliśmy przetrzymać po prostu to oblężenie między innymi, trochę niżej bronić i próbować kontratakować, a w drugiej połowie chcieliśmy zaryzykować i wyjść wyżej, próbując wygrać ten mecz. No, była na to szansa przynajmniej wywieźć tu punkt, bo mieliśmy rzut karny, więc ten plan mógł się spełnić. A bramka w drugim się bardzo zburzyła, ten plan? No, oczywiście, że tak. No, jeżeli tracisz bramkę w pierwszej akcji praktycznie, no to trochę tak, chociaż tak jak mówię, no przetrzymaliśmy i już w drugiej połowie ruszyliśmy trochę wyżej. Czy są jeszcze jakieś pytania? To już musiał Polskie Radio. Gdyby pan o tej czerwonej kartce mógł powiedzieć kilka słów, bo mocno pana wzburzyła. Czy ona była takim zaskoczeniem, czy to efekt jakichś emocji? Nie, myślę, że tam ławka. Wydaje się, jak jest głośno na ławce, to zawsze trener pierwszy oberwie, więc wydaje mi się, że nic, jakichś wulgaryzmów z mojej strony nie było, ani nic takiego, po prostu emocje i tyle. Może część druga przed nami jest na ten Marek. Pan przewodniczący, że gratulacje za zwycięstwo, poprosiłem o komentarz po wysłuchaniu. Dobry wieczór. Dziękuję za gratulacje. Niewygodne mecze, bo mecze z cyklu, jak się nie wygra, to sensacja, czy nie wiem, jak to tam różne można przymioty wybrać, kompromitacja i tak dalej. Ale to tak nie działa, bo to jest sport i wszystko jest możliwe. No, mecz generalnie pod naszą dużą kontrolą, ale jedna sytuacja mogła zdecydować o tym, że jakieś trudności, komplikacje by się pojawiły, gdyby ten rzut karny został wykorzystany, a tak się nie stało. Vladan kapitalnie obronił i wygrywamy. I z tego dzisiaj się bardzo cieszymy, bo kolejne trzy punkty dopisujemy i kolejny raz nie tracimy bramki. To jest bardzo ważne. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Poprosimy o zadawanie pytań do mikrofonu, żeby wszyscy nazwiscy mogli dobrze usłyszeć. Czy są chętni? Mariusz Rajek, prosimy. Panie trenerze, gratulując zwycięstwa, chciałem zapytać dzisiaj o tą nieskuteczność, bo wydaje mi się, że był mecz z największą dominacją Rakowa w tym sezonie. Mieć no, praktycznie nie przekraczało połowy boiska. Skąd bierze się to, że tak dużo tych sytuacji nie wykorzystujemy? Naliczyłem 13 minutach, drugie połowy 7, tak naprawdę dogodnych. To jest jedno pytanie, a drugie chciałem zapytać o Saida Hamulicza. Czy ten zawodnik pasowałby do trenera koncepcji, czy faktycznie jest w kręgu zainteresowań? Czy cokolwiek możemy na ten temat powiedzieć? Zgadzam się z tą dominacją, już może z mojej perspektywy, no nie chcę teraz się licytować, muszę przeanalizować spokojnie mecz, ale rzeczywiście, bo mieliśmy sytuację, żeby domknąć mecz, czy należy to zrobić, no, ale nie zawsze to wychodzi. No, przeplatamy te mecze, gdzie stwarzamy sporo. W tym ostatnim meczu nie było tego dużo, w Łodzi sporo, teraz znowu sporo tych sytuacji. Ale cieszy to, że tworzymy. No, mam nadzieję, że będziemy skuteczniejsi i wrócimy do takiej naszej ofensywy strzeleckiej, którą prezentowaliśmy przed tą przerwą na reprezentację w tych ostatnich meczach, czy w meczu sparingowym, ale cieszy
cieszy to, że potrafimy dojść, że potrafiliśmy w dużej mierze kontrolować ten mecz, bo wbrew pozorom mieć to nie jest taki słaby zespół i momentami gdzieś to pokazali. Co do Hamulicza, oczywiście ja obserwuję wszystkich zawodników Ekstraklasy, dobrze ich znam i niektórzy z nich są gdzieś na mojej liście i czasami trafiają do nas po prostu. Nie? No, widzimy, że ja jestem raczej zwolennikiem ściągania zawodników z polskiej Ekstraklasy, sprawdzonych w polskiej Ekstraklasie, no ale też najlepiej ja ją znam i wtedy mogę być przekonany do pewnych graczy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, zapytam, bo zmiana w 45 minucie to nawet nie dotrwanie do przerwy, więc czy jakieś pierwsze prognozy już macie, bo to pewnie jest coś, co może spędzać sens powiek. No tak, i kontuzja łydki, no zobaczymy. No, chyba nie jest tak źle, ale teraz chyba jest taki pierwszy przysiewowy USG wykonywany, więc jak zajdę, będę wiedział więcej. Mam nadzieję, że nie jest groźna kontuzja, no bo wiadomo, że nie ma nas zbyt dużo, nie mamy w chwili obecnej wielu możliwości. No i generalnie strata i wielu to spora strata dla nas, więc na pewno to jest taki minus tego spotkania. Nie ma już chyba więcej pytań, jak powiedziałeś się z Państwem jeszcze statystyką, jeśli nasze oglądało 5282 kibiców, z czego blisko 1500 były to dzieci i 1358 osób oglądało spotkanie po raz pierwszy na Małowskiej 83. Bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy na kolejne mecze, a za dziś dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję, dobranoc.